Dzień dobry, Anna Dryjańska, podcast Polityka. Dziś naszym gościem jest Łukasz Pawłowski, komentator i doradca polityczny, współtwórca podcastu amerykańskiego. Cześć. Cześć, dzień dobry. No, chciałam cię zapytać o to, czy te upiorne słowa o kandydowaniu na wiejską, które są takim strasznym trudem, będą się ciągnąć za Tuskiem, czy będą problemem w tej kampanii? Na pewno będą wykorzystywane przeciwko Tuskowi, co już zobaczyliśmy, ale ja naprawdę nie sądzę, żeby w obliczu tylu kryzysów, które dotykają, już nie mówię tylko o rządzie, ale bezpośrednio o życiu Polaków, żeby w obliczu tych wszystkich kryzysów ich największym zmartwieniem było to, czy Donald Tusk lubi być w Sejmie, czy lubi być trochę mniej. Także nie sądzę, żeby to miało jakieś kluczowe znaczenie. Jeżeli szukamy jakiegoś, nie wiem, dziadka w Zmermachtu, to na pewno, może nie na pewno, ale raczej to nie będzie ten cytat. Mm-hmm. Te dni dominowały w inne też cytaty ciekawe. Na przykład, i tu cytuję, dla PiS najlepszym rozwiązaniem byłoby odstrzelenie Tuska na 3 miesiące przed wyborami. To powiedział z kolei dobrozmienny publicysta Robert Tekieli. Czy te słowa cię zszokowały? Mnie coraz mniej już szokuje, jeżeli chodzi o publicystów zakontraktowanych na usługach rządowych, czy pracujących dla mediów finansowanych przez spółki Skarbu Państwa przede wszystkim, bo nie przez czytelników, bo wiemy skądinąd, że czytelnictwo tychże mediów bardzo mocno spada, odkąd PiS przejęło władzę, a więc nawet chyba odbiorcom Prawa i Sprawiedliwości, czy wyborcom Prawa i Sprawiedliwości ten przekaz się nie do końca podoba, więc coraz mniej mnie szokuje, to znaczy problem polega na tym, że ci ludzie, kiedy jeszcze byli w opozycji, to byli jakoś może i ciekawi, mam tu na myśli media właśnie prawicowe, byli w stanie napisać coś interesującego, a w tej chwili jest to już, ja oczywiście czytam, staram się czytać prawicowe tygodniki, to jest już tak absurdalne albo tak służalcze, że niewiele można się z tych komentarzy dowiedzieć. To znaczy, to nie jest opis rzeczywistości, tylko to jest opis bieżącego przekazu czy dominującej narracji w obozie władzy. Jedyne, do czego te publikacje mogą służyć, to ewentualnie do zorientowania się w takich bieżących przepychankach pomiędzy, nie wiem, stronnictwem Morawieckiego, Sasina, Ziobry i tak dalej, ale jeżeli chodzi o opis rzeczywistości, czy o opis naszych, nie wiem, polityki zagranicznej, planów na najbliższą przyszłość, czy takiej wizji Polski na przykład w Europie, no to oni się kompletnie już rozjechali z rzeczywistością, kiedy, nie wiem, czytam Pawła Lisickiego, który opowiada, że w Stanów Zjednoczonych grozi komunizm, bo FBI sprawdziło, czy jakby zarekwirowały materiały Donalda Trumpa, których prezydent nie powinien mieć, albo czytam u Bronisława Wilcztajna w tygodniku Sieci, że Polacy mają, że fundusze europejskie wyzwalają w Polakach nastawienie żebraczo-roszczeniowe, no to naprawdę niewiele tutaj jest informacji, a w co drugim tekście słyszę, że powinniśmy bić Niemca albo nie dać się Niemcom. To nic z tego intelektualnie pobudzającego nie wynika, bo oczywiście można mieć różne problemy, poglądy, przepraszam, na model funkcjonowania Unii Europejskiej i na miejsce Polski, czy politykę Polski w ramach Unii Europejskiej, czy politykę zagraniczną w ogóle, ale z tych tekstów niczego interesującego się nie dowiemy, bo tam jest taka koncepcja, no postawmy się, a co dalej to zobaczymy, albo w ogóle o tym, co dalej nie ma mowy. Więc ci ludzie są po prostu nieinteresujący i chyba nadrabiają właśnie z skandalami czy tego rodzaju wypowiedziami. Tak to rozumiem, ale najgorsze jest to, że prawica w Polsce no, po prostu nie ma nic ciekawego do powiedzenia, mam takie wrażenie. Dobrym tego takim unaocznieniem jest ten podręcznik Hitu i te kolejne cytaty, które z niego wypływają, bo można oczywiście mieć krytyczne zdanie na temat ewolucji społecznej i zmian społecznych, jakie dokonały się w ostatnich latach, no ale to znowu trzeba mieć trochę zrobić wysiłku intelektualnego, żeby jakoś krytycznie do tych zmian podejść, a nie pisać o tym, że Rolling Stonesi przyniosą nam zagładę
a jedynie dobrym zespołem jest, nie wiem, budka suflera. No, kuriozalny komentarz. Przypomina mi się ksiądz, który przekonywał z całą powagą, że Beatlesi to sataniści. Natomiast skoro już jesteśmy przy podręczniku do hitu, czy to zamieszanie wokół tej książki, która na przykład piętnuje osoby leczące niepłodność i ich dzieci, czy to zamieszanie jest dla PiS-u szkodliwe, czy wręcz przeciwnie? To jest taki przydatny zderzak, wszyscy kierują oczy na Roszkowskiego i Czarnka i ta odra zatruta być może jest taka mniej widoczna. Nie sądzę, to znaczy to też zależy od dziennikarzy, zależy od polityków opozycji, na co będą zwracali uwagę i jak te przekazy będą się kształtowały w oczach odbiorców i co uznają oni za ważne, a co za mniej ważne. Oczywiście odwracać uwagę można do pewnego stopnia i to politycy różnych opcji robią, ale w momencie, kiedy po prostu drożej jest w sklepach, kiedy ceny na rachunkach czy koszty opłat za ogrzewanie i tak dalej rosną, kiedy brakuje podstawowych produktów, kiedy widać, że rząd nie radzi sobie z kolejną katastrofą czy kryzysem, no to są limity. To znaczy nie da się bez końca odwracać uwagi, jeżeli twoje podstawowe potrzeby nie są zaspokajane. I coraz częściej, patrząc w mediach, słyszę ten przekaz, że kiedyś wyśmiewaliśmy Tuska i jego ciepłą wodę w kranie jako taki wyraz braku ambicji czy wyraz lenistwa premiera. Natomiast coraz częściej ta ciepła woda staje się tym, czego od rządu rzeczywiście zaczynamy oczekiwać, bo tych podstawowych usług zaczyna brakować. No i kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją, no to oczywiście rząd może próbować odwracać, czy politycy mogą próbować odwracać uwagę jakimiś igrzyskami, no ale wydaje mi się, że jest pewna granica tego odwracania. Także nie sądzę też, żeby podręcznik do hitu tak bardzo elektryzował Polaków w ogóle. Myślę, że elektryzuje bardziej osoby zainteresowane edukacją, czy też środowisko medialne i polityczne, a niekoniecznie jest takim obiektem, wiesz, zainteresowania przeciętnego człowieka. Mm-hmm. No i tu bym wróciła do tych ciekawych, może osobliwych jest lepszym słowem, osobliwych słów, które padają. Oprócz tych słów o odstrzeleniu Tuska, potem autor tłumaczył, że miał na myśli wymianę lidera oczywiście, a nie to, żeby kogoś zabić. No jeszcze była sędzia Krystyna Pawłowicz, która również na Twitterze, była posłanka PiS, zamieściła fotomontaż z Tuskiem i Hitlerem i zapytała, który to Hitler. Przeprosiła za to, co jest dosyć niezwykłym wydarzeniem. Natomiast no, to jest kolejny przejaw brutalizacji kampanii. Jestem ciekawa twojej oceny, czy ta kampania jest brutalna, czy jest taka jak zwykle? Jak to wygląda na tle Ameryki? W Stanach Zjednoczonych jest chyba porównywalnie. Wydaje mi się, że to jest zjawisko dość niestety uniwersalne. W Stanach Zjednoczonych porównywanie Bidena do komunisty, do twierdzenie, że mamy zagrożenie jakimś faszyzmem i wzywanie do tego, żeby zbrojnie przeciwstawić się rządowi, jest coraz częstsze niestety na prawicy. No, po tym słynnym wejściu FBI do domu Donalda Trumpa na Florydzie i przejęciu dokumentów, których prezydent nie chciał zwrócić, mimo że one nie należą do niego i mają status tajnych, jak się dowiadujemy, sam Trump i jego zwolennicy wzywają do tego, żeby zlikwidować FBI, a nawet zbrojnie przeciwstawiać się temu tyrańskiemu rządowi. No i niektórzy przechodzą od słów do czynów. Mieliśmy do czynienia z atakiem na FBI bodaj w stanie Ohio, na placówkę FBI. Więc te zagrożenie takim brutalizacją i zagrożenie przemocą w Stanach Zjednoczonych, ono wraca i coraz częściej słychać o możliwości wybuchu wręcz wojny domowej. Oczywiście nie takiej wojny domowej jak wojna secesyjna, ale takiego narastania przemocy politycznej, które będzie destabilizowało funkcjonowanie państwa. No i problem polega na tym, że część klasy politycznej, zamiast tonować nastroje, przynajmniej w tym zakresie, to do nich jeszcze zachęca w imię takich bieżących celów politycznych. Więc nie szokuje mnie to, jeżeli mam być szczery, bo widzę to już wszędzie, to znaczy uważam, że będzie to miało
może mieć to bardzo, bardzo negatywne konsekwencje, ale to jest, to nie sprawia, że mnie to szokuje, bo już to widziałem i widzę coraz częściej niestety. No, zaleta tutaj polskiej sytuacji jest taka, że nie ma powszechnego dostępu do broni, choć są osoby, które chciałyby to zmienić, więc zrobienie tutaj politycznej wojny dosłownie byłoby trudniejsze. No dobrze, przejdźmy do spraw już stricte polskich. Jak oceniasz komunikację rządu w sprawie zatrucia Odry? Było kilka dymisji, są różne konferencje, nieprzyjemne słowa o Niemcach, o fake newsach. Czy rząd może z tego wyjść zwycięsko, jeżeli w ogóle z sytuacji zatrucia rzeki można wyjść zwycięsko? No na razie w sondażach widzimy to, co widzieliśmy do tej pory, to znaczy zmniejszającą się przewagę Prawa i Sprawiedliwości, a przynajmniej sytuację, w której Prawo i Sprawiedliwość nie może już liczyć na stabilną większość ani samodzielnie, ani coraz więcej sondaży pokazuje nawet w koalicji. Jedynym partnerem koalicyjnym wydaje się być dla Prawa i Sprawiedliwości Konfederacja, bo zdolności koalicyjne partii rządzącej Zjednoczonej Prawicy w ogóle są niewielkie. Więc to jest oczywiście problem, jeżeli sobie porównamy to do wyniku wyborczego 43%. Tym wynikiem, przypominam, Jarosław Kaczyński był bardzo zawiedziony. No to dziś 43% byłoby dla PiS-u rzeczywiście fenomenalnym rezultatem. Tak, więc tutaj mamy dużą zmianę. Ja nie wierzę w coś takiego, jak część dziennikarzy mówi, że partie opozycyjne, szczególnie główna partia opozycyjna, ma tak zwany sufit wynikający z osoby lidera. Nie wydaje mi się to prawdą, bo gdybyśmy w 2011-2012 roku powiedzieli, że PiS pod przewodnictwem Jarosława Kaczyńskiego będzie miało 40% poparcia w wyborach, to też by się wielu komentatorów postukało w głowę i powiedziało, że w życiu, bo z Kaczyńskim to nigdy takich wyników PiS nie osiągnie. Więc wydaje mi się, że zmiany mogą następować dalej. Oczywiście one mogą być i w kierunku korzystnym dla opozycji, i w kierunku korzystnym dla rządu, choć to drugie wydaje mi się obecnie mniej prawdopodobne ze względu na liczbę kryzysów i skalę konfliktów w ramach Zjednoczonej Prawicy. No więc mówiąc krótko, nie widać w tej chwili jakiejś nadziei na przełom dla partii rządzącej, który to przełom pozwoliłby poprawić rezultaty. Raczej wydaje się, że tak kolejne kamienie spadają na barki ugrupowania rządzącego i coraz trudniej wstać z kolan będzie partii rządzącej i podnieść te sondaże. I wiesz, w tej chwili jest Odra. Nie widzę tutaj dobrego rozwiązania, bo z tego, co mówią specjaliści, powrót do status quo ante, jeżeli chodzi o rzekę, to zajmie kilka, jeśli nie kilkanaście albo kilkadziesiąt lat. Nie widać nadziei na to, żeby znaleźć winnego, a w związku z tym zaradzić problemom u źródła. No a konferencje do tej pory, z jakimi mieliśmy do czynienia, no chyba nie pomagają rządowi, kiedy osoby, które powinny odpowiadać na pytania dziennikarzy, nie chcą nawet podać nam dat i czasu, kiedy dowiedziały się o zagrożeniu i kiedy podjęły stosowne działania. No więc no to jest też tak, że przejaw stosunku partii władzy do mediów. Oni dobrze wiedzą, że nie muszą na te pytania odpowiadać i do tej pory uchodziło to na sucho. Zobaczymy, jak będzie dalej. No na razie sytuacja jest taka, że gdyby odbywały się wybory, no to nawet jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zwycięży, to nie ma szans na komfortowe sprawowanie rządów, a to wydaje mi się dla Kaczyńskiego bardzo poważnym problemem, no bo przecież on rządzi na zasadzie wydawania dekretów i chce, żeby były realizowane. A ta moc prezesa w ostatnich już latach jest bardzo mocno ograniczona, bo za każdym razem musi się liczyć z dosłownie zdaniem pojedynczych posłów, a to na pewno nie jest dla niego komfortowa sytuacja. Mm-hmm. Tutaj odnosisz się zapewne do jednego z dwóch ostatnich sondaży Kantara, który mówi o tym, że Zjednoczona Prawica wygrałaby wybory z 30% poparcia, z kolei na Koalicję Obywatelską głos oddałoby 25% badanych i tam jeszcze jest Polska 2050 oraz Lewica po 9% poparcia. Czy twoim zdaniem opozycja już może czuć taki wiatr w żagle? Czy to nadal jest jednak taka przewaga Prawa i Sprawiedliwości, która nie daje podstaw do optymizmu?
Jeżeli ktoś jest politykiem opozycji i uważa, że przyszłych wyborów nie da się wygrać, no to chyba powinien się zastanowić nad tym, co robi, bo wówczas jego obecność w polityce nie ma dużego sensu. Tak, no oczywiście, że partie opozycyjne mogą, czy opozycja jako całość może przejąć władzę po kolejnych wyborach i to wynika i z sondaży, ale tak jak wspomniałem, także z pewnej dynamiki, to znaczy po 7 latach u władzy coraz trudniej zrzucać winę na Tuska i poprzednie rządy PO-PSL, to po pierwsze. Po drugie, no zewsząd wychodzi niekompetencja i niezdolność do działania tego rządu. Możemy sobie wymienić kilka głównych kryzysów, z jakimi on się boryka, bo może w tym nawale informacji czasami można o tej skali problemów w ogóle zapomnieć, bo co chwila dowiadujemy się o czymś innym. No i widać też pewne takie oderwanie, co powinno być niepokojące dla kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, oderwanie od bieżących problemów życia codziennego Polaków, no bo przecież ta partia właśnie na tym przekazie budowała swoją popularność, że jesteśmy blisko, rozumiemy, dowartościowujemy zwykłych ludzi, przywracamy godność, dajemy pieniądze, wyrównujemy szanse. No w przekazie z partii rządzącej coraz mniej tego widzę, a raczej właśnie takie oderwanie i pokazanie, że jesteśmy nową elitą, a przecież PiS z definicji był partią antyelitarną. No, w momencie, gdy członkowie partii rządzącej wrzucają zdjęcia z pola golfowego, no widać, że coś się dzieje. Tak, oczywiście, ale no, też informacje na temat zarobków w spółkach Skarbu Państwa, informacje o tych sieciach powiązań. Ja sobie zdaję sprawę, że wiele z tych informacji nie dociera do wyborców Prawa i Sprawiedliwości lub nawet jeśli dociera, to jest dla nich nieprzekonujące i ja nie wierzę tutaj w jakiś masowy transfer wyborców PiS-u do Szymona Hołowni, czy Koalicji Obywatelskiej, czy Lewicy, czy PSL-u. Ale ja uważam, że te wybory będą się decydowały też skalą mobilizacji elektoratu opozycyjnego i elektoratu partii rządzącej, bo warto pamiętać o tym, że kiedy widzimy sondaże, no to jest jakieś zdjęcie preferencji w danym momencie wśród ludzi, do których zgłosiła się agencja badawcza. Ale nigdy nie mamy do końca pewności, czy ci wszyscy ludzie rzeczywiście pójdą do wyborów, nawet jeżeli deklarują, że pójdą, a zmiany frekwencyjne mogą mieć fundamentalne znaczenie dla ostatecznego wyniku wyborów. Czytałem niedawno takie sondaże, badania IBRIS omawiane w Tygodniku Powszechnym, w których prezes IBRIS-u Marcin Duma mówił o takim poczuciu beznadziei wśród Polaków, takiej niewiary w to, że sytuacja będzie się zmieniała na lepsze. No i teraz pytanie, jak takie poczucie wpłynie na ludzi? Czy ono ich zdemobilizuje, machną ręką i stwierdzą, że nic się nie da zmienić, bo siły, które tutaj na nas oddziałują, są poza kontrolą rządu i niezależnie od tego, czy będzie to Koalicja Obywatelska, czy w ogóle partie opozycyjne, czy partia rządząca, to będzie tak samo źle? Czy wręcz przeciwnie, taka sytuacja, partie opozycyjne będą potrafiły zmobilizować ludzi do tego, żeby wykonali wysiłek i przekonają obywateli do tego, że nowy rząd będzie umiał sobie lepiej poradzić z tymi wszystkimi problemami. Od inflacji, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa, integrację uchodźców, rozwiązanie problemów w ochronie zdrowia, edukacji, czy nawet takie doraźne reagowanie na kryzysy w stylu zatrucie Odry, bo na tych wszystkich polach no, rząd nie radzi sobie najlepiej. Czy wierzysz w wymianę premiera? Bo dużo się mówi o tej wojnie pod dywanem, ale tak szczerze mówiąc nie widzę chyba za bardzo lasu rąk chętnych, którzy by się wyrwali, żeby go zastąpić. No właśnie, to znaczy tak jak sobie przekonują mnie te analizy, które mówią, że sytuacja w Zjednoczonej Prawicy jest na tyle delikatna i napięta, że wymiana premiera mogłaby uruchomić dynamikę. Wiesz, to jest jak trochę jak z jęgą i taką wieżą więzy. Jak wyciągasz kolejne elementy, to w końcu może się zawalić. I ta wieża tworząca Zjednoczoną Prawicę jest już bardzo, wydaje mi się, niestabilna. Ciągle słyszymy o tych różnych wojenkach i próbach podkopywania się nawzajem.
I w związku z tym wyjęcie takiego elementu jak premier, nawet jeżeli premier nie ma jakichś wielkich wpływów partii, no to przez te lata stał się jednak istotną postacią życia politycznego, wydaje mi się, że mogłoby tę całą równowagę zaburzyć. No a po drugie, rzeczywiście zgadzam się z tobą, w sytuacji tak wielu kryzysów, tak poważnych i braku nadziei na to, że wśród obywateli, że może być lepiej, no to przejmowanie rządów rzeczywiście nie jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Także te walki wewnątrz Zjednoczonej Prawicy służą temu, żeby premiera osłabiać, podkopywać jego pozycję, ale chyba nikt nie chciałby go całkowicie eliminować. To są w ogóle niesamowita jest skala, warto to podkreślać. Mamy tą Zjednoczoną Prawicę z nazwy, ale skala tych oskarżeń rzucanych pod adresem premiera, to jest niewyobrażalne. To znaczy mamy ministra sprawiedliwości, który zarzuca swojemu przełożonemu zdradę interesów państwa, właściwie zaprzedanie tego państwa, zaprzedanie jego niepodległości i powtarza to regularnie. A mimo to trwa w tym rządzie, a mimo to premier nie robi nic, a szef partii, największej partii rządzącej, z koalicji rządzącej, także nie jest w stanie zareagować. To znaczy, no, opozycja mówimy, że jest skłócona, ale ja jakoś nie słyszę, żeby Włodzimierz Czarzasty czy Szymon Hołownia mówili, że Tusk to jest zdrajca, a Zbigniew Ziobro Mateuszu Morawieckim de facto tak mówi. No nie, wręcz przeciwnie, nawet opozycja, liderzy opozycji w bardzo ciepłych słowach, przynajmniej oficjalnie o sobie mówią, ostrożnie, ale jednak pozytywnie. Chcą budować ten wizerunek osób, które się będą potrafiły dogadać, jeżeli wygrają wybory. No oczywiście ta sytuacja na opozycji jest bardzo złożona i tutaj te interesy partii i poszczególnych środowisk pewnie stoją w sprzeczności z interesem czy z celem, którym jest odsunięcie PiS-u od władzy niestety i tutaj będzie się to ucierało pewnie w zależności od skali poparcia dla poszczególnych partii i wraz ze zbliżającym się terminem wyborów, bo myślę, że to jest, no, oczywiście to jest ta granica, plus poparcie. No, jeżeli na przykład PSL będzie konsekwentnie lądowało poniżej progu wyborczego na poziomie 2-3%, no to wymusi jakieś działania na ludowcach, na przykład koalicję z Szymonem Hołownią, tylko oczywiście warunki tej koalicji no będą różne w zależności od tego, jak będzie się kształtował poziom poparcia dla poszczególnych partii. Wydaje mi się też, że jeżeli długo partie nie będą się potrafiły ze sobą porozumieć, no to ostatecznie może na tym zyskać partia największa na tej zasadzie, że jeżeli ludzie idą do wyborów, to wiemy z różnych badań i takiej psychologicznej analizy, że ludzie lubią być po stronie zwycięzcy, więc ostatecznie idąc już i oddając głos, mogą zagłosować na partię największą. W tym momencie jest to Koalicja Obywatelska. Gdyby był to Hołownia, to mógłby zyskiwać na tej samej zasadzie. Tu nie chodzi o to, jaka to jest partia, tylko że jest to partia największa, dająca największe szanse na zwycięstwo, a ludzie lubią być w obozie tych, którzy wygrali. Mm-hmm. No i ostatni wątek, o który cię zapytam, to Campus Polska, który zbliża się wielkimi krokami. Czym on jest dla Trzaskowskiego i dla całej opozycji i czym może być? Ja myślę, że to jest na pewno pierwsza edycja kampusu. To było ważne i wielkie wydarzenie na scenie politycznej, czy w ogóle w takim życiu politycznym Polski. Coś wyjątkowego, coś nowego, bardzo dobrze zorganizowane według jego uczestników. Ale czy to będzie wehikuł dla Rafała Trzaskowskiego, żeby zbudować jakieś swoje środowisko i zaplecze polityczne? No po roku tego nie widać. To znaczy Rafał Trzaskowski mówi, że chodzi o to, żeby włączyć młodych ludzi do polityki, zaangażować ich politycznie, żeby pokazać, jak rozumiem, że polityka to nie jest jakiś tylko i wyłącznie brud, przekupstwo i działalność, która no nie przystoi przyzwoitym ludziom, bo niestety jak patrzymy sobie na ocenę Sejmu, na ocenę polityków, na prestiż zawodu polityka, no to on nie jest najwyższy i mówiąc delikatnie, i to nie służy przyciąganiu wartościowych ludzi do życia politycznego. Jeżeli celem kampusu byłaby zmiana tego wizerunku, no to można to tylko pochwalić, ale jeżeli pytasz o takie bezpośrednie korzyści polityczne dla Rafała Trzaskowskiego, no to na razie ich nie widać. To, żeby
ten kampus poprzedni w ciągu tych minionych 12 miesięcy przełożył się na jakiś mocniejszą polityczną pozycję Rafała Trzaskowskiego. Ja podzielam tu analizę tych, którzy uważają, że Rafał Trzaskowski miał ten swój moment w czasie, kiedy Platforma była bardzo słaba sondażowo i była za Szymonem Hołownią i może gdyby wtedy wykonał jakiś ruch, to udałoby mu się być liderem tego ugrupowania, ale w tej chwili no szans na to wielkich nie widzę i nie widzę także, aby akurat kampus politycznie Trzaskowskiego bardzo, bardzo wzmacniał. On ma inne źródła siły swojej politycznej, jest popularny, był byłym kandydatem na prezydenta, jest oczywiście prezydentem stolicy, co siłą rzeczy daje mu widoczność medialną i rozpoznawalność, ale akurat w kampusie ja do tej pory nie zauważyłem takiego przekucia tej imprezy na wpływy polityczne. No zobaczymy, jak to się potoczy. Druga edycja rozpoczyna się w piątek, potrwa tydzień. Dziękuję serdecznie. To był podcast Polityka na temat. Naszym gościem był Łukasz Pawłowski, komentator i doradca polityczny, współtwórca podcastu amerykańskiego. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. A z Państwem żegna się Anna Dryjańska. Na temat. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.